Dzieła Zdzisława Beksińskiego mogliśmy zobaczyć jeszcze kilka miesięcy temu w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, a teraz przed nami niepowtarzalna okazja obejrzenia filmu nakręconego przez samego artystę. Projekcja filmu odbędzie się 21 marca o 18 w sali kameralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury. Beksiński, album wideofoniczny, to dokument ukazujący rodzinę wybitnego malarza w obrazie audiowizualnym. Dokument zmontowano z archiwaliów wideo nakręconych przez samego Zdzisława Beksińskiego. Jest to naprawdę niecodzienny obraz, który został zmontowany w 2017 roku i wtedy też trafił do kin studyjnych. I to jest obraz, w którym obcujemy z tą żywą tkanką, z tą żywą komórką społeczną, jaką jest rodzina. I jest to właśnie rodzina Beksińskich. I tam widzimy Zofię, Tomasza i Zdzisława w taki niecodzienny sposób, bo Zdzisław Beksiński bardzo dużo filmował, pisał listy, robił, dużo fotografował, nagrywał też taśmy magnetofonowe. I tam właśnie w tym filmie, to jest taka kompilacja, film powstał na podstawie też książki Magdaleny Grzebałkowskiej. Jednak Borchardt dotarł do materiałów, do których Grzebałkowska, pisząc książkę, nie miała jeszcze dostępu. Zdzisław Beksiński, zafascynowany kamerą, nagrywał niemal wszystko, nawet mocno okrojoną w dokumencie scenę śmierci swojej matki. Obraz rozpoczyna rozmowa Zdzisława i jego żony Zofii, którzy przyznają się do lęku, jaki ich dotknął przed narodzinami ich syna Tomasza. Dobitnie ukazuje też trudne relacje rodzica z synem oraz jego dywagacje na temat śmierci. Film jest poruszający, jest wstrząsający. Film jest takim pełnym dokumentem. Marcin Borchardt starał się wyzbyć takiej kreacji, starał się pokazać tę rodzinę taką, jaka ona była, na podstawie materiałów, które Beksiński zostawił. Autor dokumentu przedstawia w nim ewolucję relacji między bohaterami, następującą na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Obserwujemy tak naprawdę cały taki cykl, w którym Beksiński pokazuje i siebie, swoją drogę i jakby tą rodzinę. Od takiego bardzo wczesnego momentu, kiedy jeszcze nie było na świecie Tomasza, aż po śmierć Tomasza. Zdzisław Beksiński to nie tylko wybitny malarz, ale i fotografik. Zajmował się też grafiką i rzeźbą. Swój romans z fotografią i malarstwem rozpoczął od prac surrealistyczno-ekspresjonistycznych. Potem rozpoczął etap zwanej przez siebie nowej klasyki, stanowiący syntezę różnych gatunków artystycznych, uważanych do tej pory za niepołączalne. Artysta urodził się w 1929 roku w Sanoku, a zmarł w tragicznych okolicznościach 21 lutego 2005 roku w Warszawie.